Cześć, witam nas na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj premierowy pokaz, test i prezentacja pamięci od firmy PNI, pamięci XLR8, czyli całej serii XLR8. Karta graficzna, którą ostatnio testowałem, też od PNI, też była właśnie z serii XLR8. Te dodatkowo nazywają się Gaming Epics RGB. Także na ich test premierowy serdecznie Was zapraszam. Pojawią się w sklepach sprzedaży za kilka dni. a Dzisiaj macie doskonałą okazję przetestować je razem ze mną i sprawdzić, czy warto je zakupić, czy nie warto do kompletu. Na przykład jak mamy już kartę PNI, lub też jak planujemy złożyć nowy komputer, czy zamiast produktów oklepanych konkurencji wybrać na przykład ten RAM z RGB. Tak, ma RGB. Mało który teraz nie ma RGB. W opakowaniu dostaniemy w sumie tylko dwie kości pamięci. niestety producent nie załączył żadnej naklejki plus 10 do megaherców, więc musimy się zadowolić samymi dwoma kostkami RAM. Dzisiaj testowana konfiguracja to jest 2 x 8 GB 3200 MHz o opóźnieniu 16-18 36 Taka standardowa konfiguracja, standardowa prędkość, standardowe timingi. Niczym nas tutaj już na początku nie zaskoczyły. Te kości pamięci będą występowały w pojemności od 32 GB w dół do 8 GB. Pod filmem wrzucę Wam w opisie cen SRP, czyli sugerowane ceny w momencie premiery tych pamięci oraz konfiguracji pamięci, w których je będziecie mogli kupić. Nie wiem, czy będą szybsze niż 3200 MHz, możliwe, że za jakiś czas się pokażą, ale na chwilę obecną max to będzie 3200 MHz. To jest szkoda, bo aktualnie standardem zdobyło się 3600 MHz do gamingowych komputerów. Prędkościowo są kompatybilne w dół, czyli od 3200 MHz aż do 2133, MHz, w zależności od tego, do której płyty... I obsadzimy, bo wiadomo, że te najmocniejsze na czypcecie Z, bądź też yy, tak naprawdę wszystkie płyty na pod AMDK yy, obsługują nam szybki RAM. Natomiast Intelowskie płyty na czypcecie H już obsługują tylko do 2668 MHz, a ta różnica. Ceny pamięci pomiędzy 2666 a 3200-3000 nie jest taka duża, żeby nie zakupić troszeczkę na wyrost szybszej pamięci, a nawet jak będzie pracowała u nas wolniej w komputerze, to i tak się nic nie stanie. Koniec dywagacji na temat ramu, cen i co warto, a co nie warto. Skupmy się na dzisiejszym gościu, w zasadzie to o dwóch gościach. Pracują na napięciu 1,35V, czyli taki troszkę wyższy standard, bo. Większość ramów teraz aktualnie pracuje na 1,32 mniej więcej volta, ale te pracują na troszkę wyższym napięciu. Wszystkie te ramy z całej tej serii XLR8 oparte są na kościach Hynixa. Trochę szkoda, bo jak wiadomo kości Hynixa mają troszkę mniejszy, zdecydowanie mniejszy potencjał ocen niż bidaje samsungowskie, ale znowu bidaje samsungowskie są dużo droższe, a te ten komplet będzie kosztował poniżej 400 zł. Omówmy może sobie ich wygląd z jednej i z drugiej strony. Aluminiowy radiator plus, że matowy, nie błyszczy się nam jak różne rzeczy, które się błyszczą. Natomiast ma takie nacięcia asymetryczne w jedną i w drugą stronę, ponieważ RAM jest też geometrycznie troszeczkę nam tutaj zmieniony. W najwęższym miejscu ma. 41 mm wysokości w najwyższym miejscu, czyli na krawędziach, ponad 44,5 mm wysokości, więc musimy uważać, jeżeli zakładamy. Chłodzenie powietrzne, żeby nam się one zmieściły pod naszym radiatorem bądź też wentylatorem od kulera. PCB ma 8 warstw, a kości lutowane są jednostronnie. Na ustawieniach stokowych ich wydajność nie zaskakuje. Opóźnienia również pracują w zakresie zapisu i odczytu oraz kopiowania jak większość ramu o tych samych parametrach od innych producentów, czyli taki standard, że tak powiedziałbym, rynkowy. Potencjał OC jest, ale średni powiedziałbym. Stabilnie udało mi się je podkręcić do 3600 MHz ale ze znacznym poluzowaniem celów i ruszyły bez niebieskich ekranów dopiero na CL19, 20, 41 i napięciu 1,45 V, więc już tak wysoko yy, oraz po podniesieniu napięć VCC dla procesora na 1.25 podniosłem napięcia. Więc szału nie ma. Choć przy zapisie i odczycie widać już wyraźnie różnice w stosunku do ustawień stokowych, to prędkość kopiowania tylko nieznacznie się zwiększyła. Co ciekawe opóźnienia pozostały na mniej więcej takim samym poziomie, pomimo poluzowania timingów. Ale generalnie są trudne do podkręcenia jak to RAM na Hynixach. RGB jest, jak widać na załączonym obrazku jest. Efekt przejścia wszystkich kolorów jest. W każdej kości mamy 10 diod RGB. Szkoda, że że 5 na każdą stronę, że tak powiem, czyli z jednej strony dyfuzora mamy 5 i z drugiej strony dyfuzora mamy 5, co powoduje, że ten efekt przejścia tych kolorów nie jest tak płynny, według mnie jak powinien być. Widać te diody, jak prześwitują przez dyfuzor. Widać, że te kolory czasami w niektórych yy, przy wyświetlaniu niektórych kolorów przeskakują, a nie płyną równomiernie, więc efekt jest taki se. Pomimo zapewnień producenta, że RGB jest kompatybilne z Asus, oprogramowaniem i systemem RGB od Asusa, MSI'a, yy, Asrocka, Aurusa, Gigabyte'a. To niestety yy, moja płyta zaczerstaczyła 390 yy, masy od Aurusa i Soft Gigabajta, który notabene nie jest z najwyższych lotów, jeżeli chodzi o soft, generalnie do podkręcania, do y, obsługi RGB, nie widziała tych kości pamięci RAM. Wszystkie inne podzespoły, które są podświetlane, podpięte do komputera, były widziane. Te kości pamięci RAM pozostały dla mojego softu niewidoczne, więc nie jestem Wam w stanie pokazać, jak wyglądają inne efekty oprócz fabrycznego efektu przejścia kolorów. Te pamięci mają kosztować 399 zł brutto w momencie ich premiery za kilka dni w polskich sklepach. Czy to dużo, czy to mało? Cena przeciętna, że tak powiem. Nie jest to ani dużo, ani mało. Standardowa cena, jak za dwie kostki, 16 GB czy 1200 MHz. W tym budżecie możemy już wyszukać bez RGB pamięci 3600 MHz, yy, ale bez RGB. No, co komu jest potrzebne? No? Wybierze sobie sam. Reasumując, kolejna propozycja RAMu, który ani nie zachwycił, ani nie odrzucił, po prostu kolejny produkt standardowy, wręcz bym powiedział, na naszych półkach niedługo się pojawi. Jeżeli ktoś już ma jakieś podespoły od firmy PI w swoim komputerze, to może faktycznie warto będzie kupić ten RAM, żeby się ładnie z całością komponował. A jeżeli komuś przypadły do gustu, bo nie są to brzydkie pamięci, są to dosyć ładne pamięci RAM, stonowane, no pomijając to RGB, ale mówię o radiatorach. Yy... To może się skusi i je po prostu zakupi, żeby mieć coś innego niż mają wszyscy. Na przykład to też jest dobry powód czasami. Od mnie to tyle. Moi drodzy z tego testu recenzji i prezentacji premierowej w sumie kości pamięci od firmy PNY XLR8 Gaming Epix RGB. Długie te nazwy, nawet ramu już wymyślają. Dzięki, dajcie mi znać, co myślicie w, yy, pod filmem w komentarzach o tym ramie, czy wam się podoba, co myślicie o jego wydajności i tak dalej. Z chęcią poczytam ja i pewnie też poczytają chłopaki z P&I, bo czekają na ten test premierowy na moim kanale i pewnie też na Wasze opinie, bo to jest też dla nich raczej też nawet ważniejsze niż sam test. Co Wy myślicie o tym ramie? Trzymajcie się i was Was, Wideoblog Tech.